Dzień dobry, Monika Kowalska. Zapraszam na program Kinomaniak. Chciałam Państwu przedstawić premiery w kinie Helios. A może nie do końca premiery, dlatego że te filmy już na naszych ekranach są, ale wydaje mi się, że warte są uwagi. Ukryta gra. To jest film bardzo ważny dla naszej polskiej kinematografii. Po pierwsze dlatego, że jest to ostatni film wyprodukowany przez Piotra Woźniaka-Staraka, ważnego bardzo producenta naszego. I jest to jeden z pierwszych filmów, który jest realizowany w takiej koprodukcji, że po pierwsze jest w języku angielskim tylko i wyłącznie i tak naprawdę jest zrobiony też w dużej mierze na rynki niepolskie. Obsada znakomita, ale też znakomici twórcy obok obsady, dlatego że Alan Starski, który jest odpowiedzialny za scenografię, jak Państwo pamiętacie pewnie Oscar za listę Schindlera, w jego rękach jest. Jest też Paweł Edelman, czyli znakomity międzynarodowej sławy operator filmowy, nominacja do Oscara za Pianistę. No i fantastyczni aktorzy, nie tylko polscy, dlatego że obsada jest międzynarodowa, nie tylko zresztą Amerykanie, Anglicy, ale również Rosjanie się pojawią w tym filmie. No i polscy aktorzy. Polscy aktorzy, między innymi Robert Więckiewicz, między innymi Wojciech Mecwaldowski, między innymi Cezary Kosiński, ale też znakomity amerykański aktor w roli głównej Bill Pullman. Bill Pullman, który zastąpił Williama Harta, on miał w pierwszej wersji grać w tym filmie, ale właściwie w momencie, kiedy już zdjęcia się rozpoczęły, uległ wypadkowi i nie mógł przybyć na plan. W związku z tym 48 godzin mieli producenci, żeby znaleźć nowego odtwórcę głównej roli i Bill Pullman na całe szczęście zgodził się. Mówię, że na całe szczęście, dlatego że jeżeli Państwo zobaczą film, to zobaczycie Państwo, że ta rola jest znakomita i rzeczywiście genialnie zagrał Bill Pullman. A oprócz tego, że tak znakomici twórcy stoją za tym filmem, to też bardzo ciekawa intryga. Film szpiegowski, lata 60., konflikt kubański, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki są w stanie zimnej wojny, no i mamy szpiegów po jednej i po drugiej stronie. A w Warszawie, w Pałacu Kultury, odbywa się wielki mecz szachowy. Z jednej strony arcymistrz amerykański, z drugiej arcymistrz radziecki, no i wielki, wielki mecz, oglądany z zapartym tchem przez cały świat, a za plecami tych dwóch bohaterów rozgrywa się wielka akcja szpiegowska, w którą zamieszani są wszyscy, łącznie z naszymi polskimi bohaterami. Znakomicie napisany scenariusz, wiele zwrotów akcji, nie wiemy, kto jest kim tak naprawdę i kto za chwilę okaże się zdrajcą w tym całym bałaganie. Naprawdę serdecznie zapraszam, bo wart film jest obejrzenia. Szanowni Państwo, czeka nas 5 pojedynków. Każda wygrana to 1 punkt. Your answer, sir. We're in a safe room, U.S. Embassy, Warsaw. There's no plan B. We need you to be a patriot. They hang people here for this kind of business. So we need 3 things. ID, gift. Establish contact with him. Get us a microfilm. I need some assistance. This is mad world, Russia. Got 4 hours to determine whether or not to tell the government to order a blockade of Cuba. Mr. Mansky? Professor? From this moment, you can be afraid. And just the rest of your short life. Kolejna propozycja, polska też, tym razem w polskiej wersji językowej już, to 1800 gramów. 1800 gramów to jest
taki film, na który trzeba się wybrać chyba z chusteczką, żeby sobie ocierać łzy, dlatego że wzruszająca niezwykle historia, a wzruszająca dlatego przede wszystkim, że pojawi się tam niemowlak. A jak wiemy wszyscy, ciężkie życie niemowlaków to jest coś, co nas bardzo wzrusza i pewnie ten film też wiele osób wzruszy. To jest opowieść o małej dziewczynce, która właśnie zostaje podrzucona przez matkę do takiego ośrodka adopcyjnego. W tym ośrodku adopcyjnym mamy główną bohaterkę, dyrektorkę, która bardzo dba o te dzieci i która próbuje znaleźć im jak najszybciej nowy dom. Tutaj też bardzo, bardzo chce, żeby Nutka, bo tak mówią na tę małą dziewczynkę, jak najszybciej przed świętami jeszcze Bożego Narodzenia, a już mamy listopad, w związku z tym czasu jest niewiele, dostała nowy dom i żeby mogła te święta spędzić właśnie wśród najbliższych. No ale oczywiście nie wszystko pójdzie tak, jak chce nasza główna bohaterka. Zadzieją się różne inne dziwne rzeczy, które sprawią, że ona będzie musiała zweryfikować troszeczkę swój stosunek do życia i do tego, co robi, i do swoich planów osobistych. Pojawi się mężczyzna w jej życiu, no i pojawi się przede wszystkim ta mała dziewczynka. Znakomita obsada też, bo Magdalena Różdżka w roli głównej, ale obok niej Piotr Głowacki, obok niej Maciej Zakościelny, Danuta Stynka i Wojciech Metzwaldowski, który właściwie gra chyba w każdym polskim filmie w tej chwili, także też się pojawi tutaj. No i myślę, że to będzie taka bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich tych, którzy lubią się wzruszać w kinie. Dzień dobry, Ewa Wysocka, Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny. Czy pan zwariował? Cudownie, jestem zaszczycony. Dziecko, wiedziałeś, że będziesz pani dyrektor? Tak, mama mi kazała. No co tak stoisz? Baw się, upij się. Taka jest prawda, że jesteśmy ofiarami naszej matki. Gniewa się, bo ci się coś popsuło? Nie gniewam się, a poza tym co mi się miało popsuć? Bo nie możesz mieć dzieci. Skąd ty bierzesz tyle siły? Wysysam krew w przystaniach mecenasów. Obiecuję ci, że nie będziesz sama na święta. Bec. Proszę mi nie mówić, że się nie da. Jak się chce, to się wszystko da. Codziennie po cichu ratujesz jakiś jeden mały świat. Nic więcej się nie liczy. Nie przywiązuj się do tych dzieci. A ty? Co ja? Nie przywiązujesz się? Ktoś cię bardzo kocha. Nie będziesz sama. Zapraszam również Państwa na kino Konesera, bo w kinie Konesera dwa niezwykle ciekawe filmy. Mówię dwa, dlatego że i poniedziałek, i środa to będą koneserowe dni. W poniedziałek powtórka tego, co już mieliśmy na ekranach w kinie Konesera, ale film tak fantastyczny i tak bardzo przez Państwa podziwiany i tak wiele osób chce go jeszcze zobaczyć, że powtarzamy film w kinie Konesera Parasite. Parasite to jest film, który zdobył Złotą Palmę w Cannes i który jest koreańskim kandydatem do Oscara w tym roku. Film koreański. Fantastycznie zrealizowany, pomieszanie gatunków, ale genialnie to jest zrobione. Czasami się śmiejemy, czasami płaczemy, czasami się wzruszamy, czasami się wystraszamy, bo i takie sceny się w filmie pojawią. Rzeczywiście niesamowicie zrealizowany. Z jednej strony dziejący się w Korei, której my nie znamy do końca i która jest dla nas bardzo egzotyczna, a z drugiej strony niezwykle uniwersalny film, którego akcja właściwie mogłaby się dziać pewnie w każdym miejscu na Ziemi i wszędzie to rozwarstwienie społeczne, które mamy i widzimy właściwie prawie w każdym kraju, jest rzeczywiście tak niesamowite, że ten film jest ponadczasowy. Parasite to w tłumaczeniu na polski pasożyt i tych pasożytów w filmie Państwo zobaczą bardzo wielu. Trudno właściwie wiedzieć, kogo reżyser miał na myśli, nadając filmowi ten tytuł. Bardzo, bardzo warto ten film zobaczyć 25 listopada w kinie Konesera. Ja, 윗집 아줌마랑 IP타임 암호를 거셨다, 드디어. Wi-Fi도 다 끊기고.
O,여기 있네. 쏟아지는 와이파이를 줄까? 그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라, 건강들 하시고. 이거 이거 없으셔도. 귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. 대학생인 척하라는 거야? 너 이 좋은 실력으로 왜 미디는 맨날 떨어지냐? 아, 죽을래. 서울대학교 문서 위주 학과 뭐 이런 거 없나? 야, 이 기정이의 수석이 봐야겠다. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시 적절하다. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 다송이는 완전 예술가 체질인데. 그래서 그런 건지 그동안 미술쌤들 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올랐는데. 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아? A w środę, w tym samym tygodniu, w kinie Konesera film pod tytułem Van Gogh u bram wieczności. To jest kolejny film o Van Goghu. Van Gogh to taka postać, która sprawia, że twórcy bardzo lubią sięgać po jego biografię. Filmy, seriale, książki, zadziało się już bardzo wiele wokół tej postaci, łącznie z tym, że dwa lata temu twój Vincent, taki film animowany, inspirowany obrazami Van Gogha powstał i również bardzo się podobał wszystkim. A teraz opowieść o Van Goghu, a właściwie o takiej cząstce jego życia, kiedy on się przeniósł do Francji, na południe Francji i tam odnalazł wspaniałe miejsca do malowania swoich obrazów. Tam powstało bardzo wiele jego obrazów. I obserwujemy jego zmagania ze sztuką, z samym sobą. Reżyser celowo chyba pomija te takie bardzo ekstremalne wątki z życia Van Gogha i skupia się właśnie na jego twórczości, na tym, jak bardzo skomplikowaną był osobowością. No i w roli głównej Willem Dafoe. Willem Dafoe, który był na tę rolę nominowany do Oscara i który znakomicie tutaj sobie poradził. I muszę Państwu powiedzieć, że tak jak usłyszałam, że Willem Dafoe będzie Van Goghiem, to sobie pomyślałam, że trochę tak jakoś nie pasuje za bardzo, ale to jest tak znakomity aktor, że nawet wbrew swoim warunkom takim zewnętrznym wcielił się w Van Gogha w tak fantastyczny sposób, że absolutnie, absolutnie wierzymy w to, że to jest prawdziwy Van Gogh. I ten film naprawdę warto zobaczyć. Serdecznie polecam. 27 listopada w kinie Konesera odbędzie się seans tego filmu. A born painter. Yes. How do you know? Because I can't do anything else, and believe me, I've tried. There's something inside me, I don't know what it is. What I see, nobody else sees. You're Vincent. Yes, sales brother. I'm Paul Gauguin. We have to start a revolution, do you understand? We have to create a new vision, a new way of painting. I spent all my life alone in a room. I'd like to find a new light for paintings that we haven't yet seen. You're a stranger here. You drink too much. You're hysterical, out of control. I don't want to calm down. It's called the act of painting for a reason. Go away! Don't you see that this painting is unpleasant? The townspeople have signed a petition against you. They don't want you to come back. I can't stay here, Vincent. You're surrounded by stupid, wicked, ignorant people. So that's the reason why you got off your ear. Your vision of the world is quite frightening, isn't it? Yes. Sometimes they say I'm mad, but a grain of madness is the best of art.